Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, dzisiaj bitewka na żywo. Bitewka na żywo będzie po pierwsze ze specjalnymi towarzyszami, po drugie będzie specjalnymi czołgami. Dodatkowo nie będzie to typowe nagranie bitwy, bo absolutnie nie o to mi chodziło. Zaprosiłem tutaj dwóch znamienitych gości. Jednego może znacie, bardzo rozrywkowy gość. Kto go poznał na żywo, chyba zdał sobie sprawę, że dokładnie taki, jaki jest w internecie, taki jest naprawdę. Także witam serdecznie Faja, siemanko. A ja myślę, że Bulki. Teraz zaspoilerowałem. Witam serdecznie wszystkich. Oczywiście teraz, następnym razem, jak mnie zobaczycie, możecie już mnie nie poznać, ponieważ od ponad kilkunastu dni jeżdżę na rowerku, chodzę na siłownię i zrzucam zbędne kilogramy. Także niedługo będziesz bysiorem. Mam taką cichą nadzieję. Dobra. Słuchajcie, i absolutnie nieprzypadkowo zaprosiłem tutaj prawdopodobnie najbardziej perspektywiczną osobę wśród wszystkich CC-ków, czyli community kontrybutorów, przedstawiciela młodego pokolenia, ale bardzo dobrze ułożonego, o dziwo, zawsze mnie to zadziwia, mianowicie Multiego. Siemanko, Multi. Hej, witam wszystkich widzów. Halak, przecież nie mów, że my nie mamy jeszcze sporo przyszłości przed sobą. Możemy jeszcze też się rozwijać i nasze cele osiągać. Tak. Miejmy nadzieję, że tak będzie. No niestety tutaj z Multim już startu nie mamy, bo ma taki zapas czasu przed sobą, że już tego, wiesz, nie odrobimy, nie? Słuchajcie, panowie, zaprosiłem was, ponieważ to jest moja 500. bitwa na kanale i... Wziąłem właśnie nie przypadkowo was, po pierwsze Faja, czyli największy polski YouTuber w tym momencie i Multi, no tak. Samu jest największym YouTuberem z World. No dobra, dobra, ale mówimy o, powiedzmy, wotowych. No i Multi, czyli gracz zawodowy, można powiedzieć w pewnym sensie, na pewno najlepszy gracz wśród wszystkich CC-ków. I chciałbym z wami troszeczkę pogadać na luzie, a ponieważ jest to bitwa, więc bitwę musimy rozegrać i teraz wam mówię, jakie czołgi. Cofamy się w czasie bardzo, bardzo mocno. Moi drodzy, powiedzcie mi, jakim czołgiem była wasza pierwsza bitwa w WoCie? Ja pierwszą bitwę rozegrałem pierwszotierową, radzieckim pierwszotierowym czołgiem MS-1. Więc... Moja była na Lifetraktorze. Więc każdy z nas musi brać po prostu ten czołg, który był pierwszy, czyli Faja MS-1, tak jest. Multi Lifetraktor i ja również Lifetraktor, ponieważ kiedyś oczywiście tylko te dwa, możemy powiedzieć, czołgi były do wyboru, innych nie było po prostu. Okej, okay. To chwileczkę przygotowań, ponieważ tak jest. Jestem na koncie, tak samo jak ty, wotowskim Sentinelem, więc przygotuję tutaj czołg, zadam mu jakieś moduły, a w międzyczasie tak tylko powiem, nie wiem czy mogę, najwyżej to wytniesz, że mimo to, że się bardzo różnimy od siebie, Hallaku, nie tylko jeżeli chodzi o wzrost, ale jesteśmy bardzo do siebie tak naprawdę podobni. Jesteś tylko starszy ode mnie chyba 4 miesiące. Ja jestem z września, przepraszam, ja jestem z września, a no także... ja z lutego, inny rocznik, ale wrzesień, czekaj, wrzesień, październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, no to 5 miesięcy różnicy. Mamy prawie tyle samo subów, 95 tysięcy, no cóż, jesteśmy grubi i brzydcy i staramy się cały czas jednak odchudzać, czyli mamy wiele, wiele podobieństw, no tylko, że ja może więcej lubię pić kefirków. Tak jest, a ja więcej lubię jeść innych rzeczy, bo z czegoś ta waga musi się brać, tak? A za to Multi, tutaj musimy Multiego pochwalić, ponieważ on, no, kiedyś też był taki grubasek, a teraz, Multi, pochwal się, co tam się dzieje u ciebie z wagą, bo już niestety nie należysz do naszego grona, nie? Troszeczkę musimy cię tutaj... No bo jest zawsze 3 grubasy, nie? No właśnie. No ja bym tak nie przesadzał, też nie jest aż tak wybitnie, więc bez szału. No, ale ty masz tam 2 metry wzrostu. Tak, 3. Dobra. No jak tam przygotowania? Słuchajcie, radzicie na przykład czekoladkę, jakiś pokarmik brać, czy nie bardzo? Bierzemy, jesteśmy na wotowskich kontach, to walimy wszystko z... I z golda, Lesie, i za golda. I z golda.
Dobra, to czekaj, ja tu sobie myk duży. Multi to na pewno tam ma 7 perków na tym Reichstraktorze. Tak, 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 załoga 50%. Ja dobra, zmieniłem no to... na działko 2 cm, ale jednak nie, wrócę do normalnego. A widzisz, a ja ci powiem, że wybrałem dział 20, dlatego że wydaje mi się, że jak wylosuję nas na jedynki, to za długo będziemy tam celowali, kurde, z tego działka. Myślisz? Tak, tym działkiem jak wyjedziemy na inną jedynkę, to tylko pam, 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 pam i pozamytane. Dobra. Zobacz, celowanie, prawie 2 sekundy. Kurde. No w Sentinelku zrobili kurka wodna 2-7, 2-7, tak? 2-7, tak. No ale wyższy tier też stawiam. Ale co oni odstawili z tym celowaniem? No 26 szybkostrzelność, 2-7 celowanie działa, wszystkie mają 1-7, 1-9. Kompletnie dla mnie nietrafiona rzecz. Słuchajcie, a podczas tych bitewek oczywiście sobie pogadamy ogólnie o WoCie, o tym, co się dzieje w WoCie, o tym, jakie zmiany zachodziły na przestrzeni tych lat, bo gramy już lata w tą grę. Każdy z nas trzepie jakąś tam kasiorę na YouTubie, również dzięki tej grze. Co słuchaj, prawda... sorry, że przerwę, Hallak. Czy podpisałeś już tą umowę a propos tego nagrania? Bo nie zerkałem na maila. Jako... No przecież... A, nie miałem mówić o tej płatności za to nagranie. Sorry, Hallak. Wytnij. Nie. Słuchaj, o pieniądzach nie rozmawiamy. To tak jest, wiesz, tak jest. Dżentelmeni. Znaczy, możemy porozmawiać, ale ogólnikowo. O. Tak jest. Żadnych konkretów. No i co? Słuchajcie, no... Nie ma co ukrywać, że ogromny wpływ, można powiedzieć, na nas ma World of Tanks, prawda? No to bez wątpienia, no. Bez WoTa nie byłoby nas, można powiedzieć. Dokładnie. Albo przynajmniej nie w takim stopniu. Ale nie wiem, czy zauważacie, że w tym momencie jesteśmy już na takim etapie, że kanał ten YouTube'owy to tak naprawdę nie jest World of Tanks, ale raczej jest człowiek, który go prowadzi. Odnosicie takie wrażenie? Znaczy, jeśli chodzi o mnie, to no uważam, że na pewno duży wpływ ma to, kto prowadzi kanał i jako już bardziej rozpoznawalne osoby, na pewno wydaje mi się, mamy swoją bazę odbiorców, która po prostu będzie oglądała filmy tylko dlatego, że my prowadzimy akurat w tej bitwie danym czołgiem. No właśnie, i to mi się bardzo podoba, bo czasami można, ja na przykład na kanale mogę coś tam przemycić, jakiś taki film, który normalnie w ogóle by się... no nie przedarł do świadomości widza, nie? I zresztą każdy z was również mam takie wrażenie. Na przykład jeżeli ktoś z was pojedzie w tym roku gdzieś na jakąś wycieczkę w jakieś historyczne miejsce i nagracie film, to po prostu tylko dlatego ludzie obejrzą go prawdopodobnie, że nagrał to Faja, że nagrał to Multi albo że nagrał to Hallak, nie? Bo... Puść już tą bitwę! Aha, dobra. Słuchajcie, jedziemy jedziemy lać traktorami. Ja tylko powiem, że fajnie, że w tym społeczeństwie youtuberów World of Tanks jest taka różnorodność. Na przykład nasza trójka. W zasadzie każdy jest bardzo, można powiedzieć, popularny, jeżeli chodzi o graczy World of Tanks, ale bardzo się różnimy. Każdy ten kanał prowadzi w swoim stylu. Nikt po prostu nie robi tego tak samo. O 7 multi. Co to za statystyki? O, nie przesadzajcie, naprawdę, kiedyś grałem dużo lepiej. Ale słuchajcie, wiecie, za co ja sobie cenię? Bo skoro już tak rozmawiamy i ta 500 bitwa, to może powiem. Zauważcie, że między nami nie ma w ogóle żadnych konfliktów, żadnych dram. No to jest na pewno podstawowa sprawa, jeśli chodzi o dobry kontakt między kanałami. Tak, to też jest, uważam, duży sukces i cieszę się, że nie mamy takich problemów. No właśnie, to jest ogromny plus. Co fajne. Bo to jest oczywiście, że nie ma czegoś takiego jak konkurencja, jeżeli chodzi o kanały, bo się mogę założyć, że wielu moich widzów ogląda wasze kanały, tak samo wielu widzów twoich, Hallak, ogląda mój kanał czy Multiego. Dokładnie. Ja pieprzę, ale dostałem. O kurde, Hallak, trafiłem cię w nich. To ty! Ale ci coś rąbnęło. Artyleria. To może zmykamy stąd.
Tak, 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 ona ma tutaj przystał. Właśnie, ja też już ledwo co żyję, a ja pojechałem w inne miejsce. Jezu! Multi dostał z czegoś. Co to jest FTPS? Multi dead? Tak, dwa razy artyleria. A właśnie. I już tutaj... przyjechał w to miejsce gościu jakiś. Nie, ja stąd spieprzam. Ja zresztą okay. Jak rozmawiam, to nie mogę się skupić za bardzo. Dobra, spróbuję tutaj podjechać. No, niestety też padłem. Piękno, gratulacje. No, miałem już czołg na strzała, wychyliłem się, no i wiadomo, niemiecki magazynek mnie zdjął. Tak jest. Nie, to teraz wyjdźmy, bo są niepotrzebnie odgłosy. Chociaż nie, dobra, ja będę pokazywał. Możemy dalej pogadać, bo rozegramy tak sobie ze dwie bitwy, może nawet trzy, bo to szybciutko, nie? Co ja chciałem jeszcze powiedzieć? Słuchajcie, w kilku słowach, gdybyście mieli powiedzieć, czy World of Tanks zmierza według was w dobrą stronę, czy w złą? Paja, ty chcesz pierwszy, czy ja mówić? Multi, ty może, jako że się pierwszy odezwałeś. Okej, spoko. Więc w mojej opinii WoT zmierza w dobrą stronę. Jeszcze dwa lata temu powiedziałbym, że tak nie jest, ale teraz na pewno tak jest. Chociażby ostatnia zmiana dźwięków, fizyki, która wydaje mi się, pomimo pewnych oczywiście takich no trudnych spraw, typu no te nieszczęśliwe wypadki z spadaniem czołgu, przewracaniem się. No i tak ta aktualizacja według mnie wpłynęła bardzo pozytywnie na grę. Poza tym, no ogólnie ostatnie patche, jest wiele zmian, które według mnie graczom się podobają, chociażby ostatnie ankiety na forum dotyczące map, to też bardzo mi przypadło do gustu. Widać, że nie jesteśmy już tylko graczami, ale też osobami, które tworzą tą grę i każdy gracz, który ma swoją opinię, może ją wyrazić i ona będzie w jakiś sposób wzięta pod uwagę, także to na pewno na korzyść i uważam, że no, zmierzę to w dobrą stronę. No dobra, posłodziłeś mocno, to ja cię zapytam, a myślisz, że naprawdę te ankiety mają jakieś przełożenie na decyzję Wargamingu, czy takie są bardziej ala my rzeczywiście liczymy się z wami, po prostu damy wam ankietę, a tak naprawdę co w niej jest, to mamy to gdzieś. To znaczy, jeśli faktycznie by tak było, to zobaczymy to na przykład za miesiąc, dwa i no to wyjdzie na je po prostu. Będziemy mogli za to skrytykować firmę. Natomiast chociażby zmiana z czołgami premium. Zauważ, że kiedyś była taka sytuacja, że wchodziły czołgi w sklepie z podarunkami za na przykład tam 100 euro i było tam złoto, były jakieś moduły, prawda? A teraz jak wchodzi jakiś nowy czołg, gracze faktycznie mają już wybór. Są dwa zestawy, jeden z samym czołgiem, także jeśli ktoś chce kupić czołg, to nie ma problemu. I drugi jest taki bardziej zaawansowany, z złotem dodatkowym, z modułami. No widać, że tutaj się zmieniło pod tym kątem, bo teraz mamy możliwość wyboru, tak? Kiedyś tego wyboru nie było, trzeba było kupić na przykład ten najdroższy zestaw. Także to mi się osobiście podoba. Oczywiście, no dalej nie jest dobrze. Nie podoba mi się to, że chociażby do gry są wprowadzane dalej czołgi OP. Przykładowo, pierwszy z nich TVP. Nie wiem, czy każdy z was już ma ten pojazd, ale na pewno wiem, że Faja ma. Nie wiem, czy to Halak. No ja tutaj gram, bo mamy czasami te konta, wiesz, od tego to sobie sprawdzam. Natomiast w drzewku nie robię w ogóle, bo mam takie fazy ostatnio, że na przykład gram 300 bitew fertkiem albo coś takiego, nie? No, ale dobra. Dobra, no rzeczywiście to, co poruszyłeś, że czołg można kupić bez tego, moim zdaniem to powinno być od początku. No tak, powinno. No, ale jako zmiana jest to rzeczywiście na plus. Dobra, teraz Fajka. No, prowadzenie na przykład twierdzy to był bardzo dobry pomysł. W tej chwili na przykład klany, które nigdy sobie nie radziły na przykład na mapie CW, w tej chwili spokojnie mogą się bawić, zdobywać nawet sporo golda i sporo fajnych innych rzeczy, właśnie grając w zwykłe twierdze, zgrywając się na twierdzach, czyli na pewno to jest wielki plus. Jeżeli chodzi o ten patch najnowszy i nową fizykę, również, słuchajcie, no oczywiście te czołgi nie zachowują się, ja też teraz zrobię filmiki o tej nowej fizyce i koziołkujący mouse, czy tam różne dziwne wydarzenia, no ale to jest gra, tutaj oczywiście nie ma być to super realność, tylko ma być super zabawa. No, World of Tanks, no na pewno
osiągnął super sukces. No, widać na przykład po bogactwie szefa Wargamingu, który stał się teraz jakimś tam miliarderem. No chyba tak, tak, no rzeczywiście. No, dokładnie. No. No a oczywiście czekam cały czas, no już rozegrałem tyle bitew, tak samo jak ty, Hallak, i tak samo jak Multi. Sporo bitew, mam wszystkie czołgi, ale odkupuję czołgi, gram tymi czołgami, którymi kiedyś grałem, no i cały czas jakoś bawię się w tą grę, ale czekam na te polskie drzewko, no i niestety troszkę się zawiodłem po tym, jak pracownik Wargamingu powiedział, że może nawet to być dopiero w 2017 roku. No trochę się zawiodłem. No właśnie, ja mam wrażenie, że te wiadomości o polskim drzewku, no rzeczywiście to są prawdziwe i to będzie, natomiast konkretny termin, w którym to zostało podane, był tylko i wyłącznie taki ustalony ze względu na Armored Warfare. Co wy myślicie? To... Mów. No tak właśnie mi się wydaje, że ta akcja na Polskę, jeżeli chodzi o Armored Warfare, czyli możliwość zdobycia Golda, myślę, że była spowodowana, znaczy późniejszy temat z polskimi czołgami był spowodowany właśnie tą akcją, ponieważ na przykład informacja o czechosłowackich czołgach nie była rok przed wejściem czechosłowackich czołgów, tylko to było chyba 2 miesiące czy 3 miesiące wcześniej. No dokładnie. I mnie tutaj jedna rzecz dosyć niepokoi, ponieważ to będzie w odległej przyszłości, to nasze drzewko. To niestety oznacza, że te wszystkie akcje Armored Warfare nie odniosły takiego sukcesu, jakie, no, czego się może Wargaming obawiał. Tak mi się wydaje, że gdyby oni chcieli, to oni by spokojnie polskie drzewko wprowadzili w przeciągu, nie wiem, 4-5 miesięcy, gdyby musieli to zrobić. Natomiast jeżeli tego nie robią, to znaczy, że po prostu nie muszą. Nie macie to było takie wrażenia? Zabezpieczenie, po prostu tak. Chcieli skupić uwagę graczy na sobie, to na pewno zrobiło duże echo i teraz już wszyscy mają w głowie to, że o, wkrótce będą czołgi, będę grał, wytrzymam ten rok, te półtorej roku i w końcu będę miał przyjemność grać tymi polskimi maszynami. O, ta sama mapa. Ta sama mapa, tylko że ja wziąłem tutaj gwiezdnowojno-podobny czołg czechosłowacki. Ja wziąłem, słuchaj, źle, to że sama. Tego posłuchałem i zmieniłem działo sobie na 3-7, bo na pewno jak zaczynałem grę, to właśnie tym działem grałem i słuchajcie, ja jadę na prawo może... i tam będę dziabał. Nie to ma arty! To może jedźmy wszyscy razem. No to jedźmy na prawo. Na prawo chcecie jechać? No dobra. No tam za ten kościółek i stamtąd wydaje mi się, że... Bo no jaki dobra. Był problem ostatnio, ta arteria mi tam dwukrotnie trafiła. Teraz chciałem jeszcze lepiej zagrać na lewej, bo wydaje mi się, że tam... Ja nie grałem na tej mapie wcześniej na tym koncie, na swoim. Raz tylko na evencie w komputroniku, ale... Fajka tam... jak driftuje. No właśnie! No to jest czołg, który bardzo łatwo może przewalić się na boczek. Dawać tą koluszenkę. Kurka za zero. O, jest jeszcze jeden. O, jest jeszcze traktor. Dobra. No i tutaj możemy teraz coś działać. Słuchajcie, wszystkie te czołgi są w środku. Możemy je flankować jakoś. No to już, ja już tutaj wjeżdżam. Potrzebuję tu wsparcia. I mamy wszystkich z boku, centralnie. No wiem, Multi, ja jadę teraz do Hallaka, więc uważaj. Okej. Bo my tu mamy 10 dupeczek po prostu obróconych. A nie! Dostajesz. Kurka, no. Ale jest na strzał, gościu. Dobra. Silnik dostałem. Okej, spokojnie, bo tak jak będziemy... Multi 4 już zrobił. Arteria nie strzelała, tak powiem. Bo jej nie no, Hallak, teraz ty, bo my już tu z Multi mamy łącznie specjalistę. Kurka wodna, ja już nie zdążę. No dobra, słuchajcie, to porozmawialiśmy o zmianach. Powiedzcie mi, jakie zmiany byście oczekiwali, żeby to troszeczkę grę jeszcze...
Ja bym oczywiście grając troszkę w grę Armored Warfare, widziałbym jakąś fajną opcję gry z modami, znaczy z botami, przepraszam, najmocniej. Coś podobnego jak jest w Armored Warfare, czyli po prostu bierzesz sobie ekipę pięciu kumpli i są jakieś fajne mapki, fajne rozgrywki i z jakimiś tam, w cudzysłowie, mądrymi botami byśmy na przykład zdobywali jakieś tam kredyciki czy exp i się bawili. No ja uważam, że to jest dobry pomysł oczywiście, ale też na przykład ja bardzo wiążę duże nadzieje z rozwinięciem trybu dominacji, ale troszeczkę bym tutaj zmierzał w inną stronę, dokładnie bitwy z respawnem. Po prostu respilibyśmy się kilkukrotnie w bitwie, kilkoma czołgami, ale nie byłoby jakichś takich celów jak przejmij bazę i jedź z nią nie wiadomo gdzie, tylko po prostu byśmy mieli normalne bitwy, w których można grać dowolnym czołgiem, czy to premiumem, czy to zwykłym, 10 poziomu, 1, 2 poziomu, ale po prostu jak giniemy, wybieramy 2, 3 i tak walczymy w bitwie. No to by było ciekawe, zwłaszcza jeżeli na przykład można było tylko jeden czołg określonego tieru wziąć, nie? Mhm. Że jak stracisz na przykład tą dychę, to wtedy już musisz 9 brać. A potem 8 na przykład. Tak, tak. To by było bardzo ciekawe, rzeczywiście. Mhm. Tylko powiedzmy sobie szczerze, za to musiałyby być jakieś nagrody, tak jak kiedyś było, żeby to po prostu, nawet jak tam przegrasz kilka razy, żebyś coś mógł ciekawego wygrać, nie? Jakaś marchewka taka. No słuchajcie, tak naprawdę w tej chwili w grze World of Tanks mamy tak zwany Team Deathmatch tylko. No jest oczywiście coś jak Capture the Flag też i tak dalej, ale nie wiem, czy fajnie by było też spróbować takiego zwykłego deathmatchu, zrobić jakąś taką specjalną mapkę, ale nie wiem, czy jest to w ogóle możliwe, ale myślę, że też by było. Tylko, że widzisz, to dochodzi hachmęcenie, nie? No. No bo wiem, o co ci chodzi, że po prostu jesteś sam i wszyscy inni gracze to są twoi wrogowie, nie? Mhm. Tylko, że wtedy zaczną znowu ludzie na raz, dwa, trzy grać i się okaże, że... Aha. Wiesz, będzie z jakiegoś klanu 4, no i oni na TS-ie siedząc rozwalą wszystkich non-stop. Tak mi się przynajmniej wydaje. Oczywiście jak dużo ludzi grało, to wtedy nie. Dobra, gdzie chcecie jechać? Muzi? Ja środeczek. Środeczek? Środeczek? No dobra. Dobra, ale dobra, słuchajcie, posłodziliśmy, ale ja tutaj nie wezwałem was po to, żeby jakieś reklamy robić. Cukry, tak. Porozmawiajmy sobie o tym, nie wiem, Faja, jeżeli chcesz, możemy pogadać o tym, że dostałeś bana, bo to mnie też mocno zdenerwowało. Możemy graczy poinformować, którzy nie wiedzą, o co konkretnie chodzi. Słuchaj, no to szybciutko mogę powiedzieć. Wszedł patch 9.14. Ja używałem głównie modyfikacji DJ Virusa. Zawsze o nich robiłem filmiki i tak dalej. Ale DJ Virus leń oczywiście tej paczki nie zrealizował, więc poszukałem na oficjalnej stronie forum World of Tanks informacji, czy jest jakaś dostępna paczka. No i okazało się, że dostępna paczka w ten sam dzień była już twórcy modów Asline'a. Więc ściągnąłem tą paczkę. Asline jest twórcą modów najpopularniejszym w Polsce. Prawdopodobnie również jeden z bardziej popularniejszych w Europie. No i zainstalowałem tą paczkę, klikłem tam na górze sugerowane mody Asline'a, takimi gra. No i się okazało, że w tych modach jest mod, który na minimapie pokazuje, w którą stronę obracają wieże wrogie pojazdy. Zrobiłem filmik jubileuszowe bitwy z tym modem, no i za to dostałem bana. Pracownik Wargamingu poinformował mnie kilka dni po tym zainstalowaniu, że mam tego moda, żebym to wywalił. Oczywiście już dawno miałem mody DJ Virusa, no i w filmiku poinformowałem widzów o tym, żeby uważali na tego moda, że jest on zakazany i można dostać bana. Po czym po 5 dniach dostałem bana na 14 dni. Tak to wygląda. No, niestety nie ma po prostu żadnej informacji, jeżeli chodzi o... Tak naprawdę wszyscy wiemy, że nie powinny być te mody w ogóle. Są takie mody, że nie wiem, jakieś aimboty, samocelowanie, jakieś przewracające się drzewka, płotki i tak dalej.
No i nigdzie nie ma żadnej informacji o tym, jakie mody są zakazane, jakie nie zakazane. No i to też jest jakiś taki mały problem, nie? No to nie jest mały problem. To jest ogromny problem w tym momencie, bo to już nie jest jednokrotna sytuacja, że ktoś otrzymuje bana za modyfikację, a nawet nie można znaleźć żadnej oficjalnej listy zabronionych modyfikacji. No dokładnie i to znaczy tak, ja rozumiem, dlaczego nie ma konkretnych modów zabronionych, jeżeli chodzi o nazwy. Po prostu jak zabronisz moda, który się nazywa Laser Sight coś tam, to gość może to nazwać PSG82, nie? No i wtedy wiadomo, o co chodzi. Mógłbyś powiedzieć, przecież ja takiego nie używam, to się inaczej, jak instalowałem, nazywało. Natomiast mody dokonują pewnych modyfikacji i to by mogło być zakazane, tylko że nie na takiej zasadzie, że gdzieś to na forum jest albo coś, tylko każdy, kto loguje się do gry, jeżeli potrafią zrobić ekran, który ci się wyświetla, że kupuj kurka wodna Sentinela za tylko 24 zł albo tylko 80 zł, to równie dobrze można by było zrobić tą informację, ale nie kupuj to i kupuj tamto, tylko takie rzeczy są nielegalne, takie są nielegalne, ostrzegamy, że jeżeli to masz, możesz dostać bana. I wtedy wydaje mi się, że to by załatwiło sprawę. Oczywiście oni się pewnie boją, że mnóstwo ludzi na tym gra, bo mnóstwo na tym gra i że nie musieliby zbanować no, sporą liczbę. Natomiast, no kurczę, ja innego wyjścia nie widzę, nie? To musi być kategorycznie. Ja tylko powiem, że Asline już wiele lat ma na oficjalnym forum gry World of Tanks informacje o swojej paczce modów i odpisał mi, że do tej pory ani raz żaden pracownik Wargamingu, ani żaden administrator forum nie poinformował go, że jakikolwiek mod jest, powinien być usunięty z jego paczki. Tak samo jest na oficjalnym forum gry World of Tanks informacja o tym modzie i nawet na stronach NA, serweru NA, pracownik Wargamingu informuje, że ten mod w zasięgu widzenia jest legalny. Więc takie trochę dziwactwa, no ale trudno, no 14 dni odpoczynku, najbardziej mnie martwi tylko to, że akurat, no cóż, no mogę powiedzieć, dostałem coś, ciekawą propozycję, no pierwszy raz w życiu mogłem wystąpić jako komentator na finałach WGL, oczywiście jako rola takiego trochę rozbawiacza i można powiedzieć randomowym okiem oglądanie tych finałów, tak to miało wyglądać. No niestety dostałem informację po otrzymaniu bana, że no niestety nie mogę komentować, ponieważ mam tego bana za mod Asline'a. No według mnie to nie jest do końca tak powiązane, bo no w ogóle prawdopodobnie ta sprawa nie wygląda identycznie w każdym z działów Wargamingu. Oni tylko dostali pewnie informację, że dostałeś banan, ale nawet im nie wytłumaczono, jak to wyglądało. Gdyby ktoś się bardziej postarał, to wyjaśniłby, że to był przypadek i ty nawet o tym nie wiedziałeś, ale pewnie oni nie dostali takiej informacji. Dokładnie. Wiecie co? Przede wszystkim też najbardziej wnerwiającą rzeczą jest, że przez te wiele lat, kiedy World of Tanks normalnie funkcjonuje, Wargaming nie zdołało zrobić żadnego mechanizmu, który zabezpiecza przed nielegalnymi modami, nie? Oni nie tylko nie potrafią tego zablokować, ale nie potrafią nawet wykryć tego. I tak naprawdę, jeżeli ktoś dostaje bana, jeżeli ty, Faja, dostałeś bana, to dostałeś tylko i wyłącznie z jednego powodu, że ktoś po prostu napisał tikieta, że ty używasz tego i oni automatycznie... Tak, bo to było na filmiku jubileuszowe bitwy z czołgiem KW-85. Dokładnie. Pokazane. Ja kiedyś pokazywałem, że gość gra, który przysłał mi powtórkę z auto-aimem takim, jaki był kiedyś, czyli na początku World of Tanks, przypomnijmy, auto-aim celował z wyprzedzeniem konkretnie, i również ktoś to podkapował i dostałem bana na to konto, ponieważ nikt po prostu nie zadał sobie trudu, żeby zobaczyć, że w filmiku tak naprawdę jest prezentacja tego, że gość tego używa, a nie, że ja na tym koncie tego używam. Także nie jest tak różowo. Tragedia. Dokładnie, nie jest tak różowo i kiedyś przecież był też mod, kiedy pokazywały się tracery te ślady po smugi, kurka, niech
będzie, smugi od artylerii. I jaka była reakcja Wargamingu? Oczywiście nie potrafili wyłuskać ludzi, którzy tego używają, tylko zlikwidowali ogólnie te smugi. I pamiętam, że nie wiem jak jest dzisiaj, bo nie gram artylerią. Dzisiaj są smugi? Są takie, da się rozpoznać. One nie są aż w takim stopniu widoczne jak kiedyś, ale są, da się kontrolować arterię, no. Ale jest to dużo trudniejsze. Ale jeszcze mówiąc o tych tracerach, które były kiedyś, jak to wyglądało z tymi modyfikacjami zabronionymi? One pokazywały takie wyraźne ślady, skąd leci pocisk. I dokładnie. To po prostu genialnie umożliwiało kontrolowanie arterii. I powiem więcej, wydaje mi się, że dzisiaj, skoro są tracery, dalej jest możliwe używanie zabronionych modyfikacji. Obawiam się, że jest taka możliwość, co niepokoi mnie jako gracz. No to po prostu zwiększa a co sądzicie? Ilość graczy. Tak, no artylerię, ja kiedyś marzyłem o tym, żeby w ogóle ją usunęli z gry, moim zdaniem nie usuną. Sąsiad miał mój bardzo fajny pomysł, żeby można było premium kupować i to premium, żeby gwarantowało granie bez artylerii. Nawet żartowaliśmy, że naprawdę mnóstwo ludzi zdecydowałoby się na to i Wargaming by po prostu zarobił na tym ładną kasę, że kupujesz sobie premkę na miesiąc, ale nie tą zwykłą, tylko taką specjalną artyleryjską i masz zagwarantowane, że nie losujecie w bitwach z artylerią, nie? Także to by było dosyć ciekawe. Tak, na pewno byłoby to fajne, tylko wiesz co, nie wprowadzą tego z prostego powodu. Za dużo osób, duża część osób, która nie płaci za tą grę, po prostu by to zbojkotowała. Aha. Byłoby mnóstwo płaczu, narzekania i oczywiście to ja popieram to. To nie byłoby fair wobec tych, którzy nie płacą, bo z założenia WoT ma być grą dla wszystkich identyczną. Jedyna różnica jest taka, że mając premkę mamy szybsze farmienie kredytów, expa i tak dalej, ale jakby nie ma różnicy w samej grze. Mechanika gry jest dla każdego taka sama. No dokładnie, ale skupmy się na artylerii. Myślicie, że jest w WoTie możliwa taka modyfikacja, jak na przykład w AW, że po strzale artyleria jest widoczna dla innej artylerii? Według mnie mapki są za małe i każda arteria po strzale byłaby kontrowana przez dobrego gracza. Tak, ja na przykład mało gram w Armored Warfare, ty zapewne, Hallak, tam już więcej tych bitew rozegrałeś i wczoraj rozegrałem chyba jedną z pierwszych bitew na artylerii PvP z normalnymi graczami i tak sobie stanąłem w rogu, patrzę się, o, mam fajnie zasięg na całą mapę, no i sobie strzeliłem raz, dwa, no już nie żyję. Po prostu dopiero później widzowie mi napisali, faja, ale to jest wszystko widoczne. Tak, tak. Więc, no... No ale jest to ciekawe pewno... dosyć. No wiadomo, że tutaj w takim przypadku podstawową rzeczą jest balans mapki. Jeżeli z jednej strony, no niestety w Armored Warfare nie ma tego balansu. Są takie mapki, że z jednej strony masz wysoki budynek, za którym od razu możesz się schować i wtedy gość nie ma możliwości cię skontrować, a z drugiej strony masz jakiś albo mniejszy ten budynek, albo inny ogólnie i to jest źle. Także przynajmniej okolice bazy musiałyby być dosyć symetryczne do czegoś takiego, nie? Żeby każdy miał równe szanse. Mhm. Dobra. Słuchajcie, pół godziny nagrania jest, także może zrobimy kiedyś jeszcze takie posiedzenie. Właściwie tematy, które chciałem poruszyć, to poruszyliśmy. Ja ci gratuluję takiego jubileuszu. 500 odcinek to już na pewno niezły odcinek. Wyczyn. No jednak tak jest, 500 tak kurka razy trzeba było upload zrobić. Ale i kliknij ten przycisk. Jeszcze musisz się postarać, ja już mam 600 na przykład odcinków, jeżeli chodzi o replaye graczy, więc... O, to nieźle. No i trzeba jeszcze nabąknąć, że tak naprawdę ja tak trochę jestem dumny z tego, że ty, Hallak, zacząłeś, podobno przynajmniej tak mi mówiłeś, nagrywać głównie dlatego, że zobaczyłeś, jak ja mało informacji podałem w filmiku o Super Pershingu. Dokładnie. Było coś takiego, nie? No dokładnie, tak było, nie? No tam i dosyć później duże zacząłeś... bzdury były. I powiedziałeś, i bardzo dobrze, bo tak uzupełniłeś, można powiedzieć, lukę informacyjną na YouTubie. Aczkolwiek ten mój film o Super Pershingu oczywiście na YouTubie jest, ja go nie usunę, ale... Jest on tak źle zrobiony i tam jest tak anemicznym głosem to wszystko mówione, że po prostu, jeżeli ktoś tego wysłuchał, od razu przypomnę, że pod lupą te początkowe
te początkowe odcinki potrafiły mieć pół godziny, kiedy ja pół godziny nawijałem po prostu o jednym czołgu takim anemicznym głosem, kurczę, nieśmiałym no i... trochę. Słuchaj, rozwijamy się, rozwijamy. Bardzo się rozwinąłeś, multi się rozwija. To nie znaczy, że mamy te 40 lat. Spokojnie, myślę, że jeszcze wiele lat przed nami zabawy, bo to jest chyba głównie zabawa dla nas właśnie w realizację trochę takiego fejmu w grze World of Tanks. Nigdy w życiu. No słuchaj, zapracowaliśmy sobie na to. No, nie oszukujmy się, kanały takie jak mamy nie powstają z dnia na dzień. To są tysiące godzin pracy włożonej w to. Wiadomo, że ta praca częściowo jest przyjemna, bo to jest granie i tak dalej, ale jednak trzeba poświęcić tysiące godzin, żeby te kanały tak wyglądały. Dobra, panowie, bardzo wam serdecznie dziękuję oczywiście za stawienie się na bitewce. Ja również bardzo dziękuję i gratuluję jubileuszu. Dzięki, dzięki. No i wesołych świąt! A właśnie, wesołych świąt wszystkim życzymy, smacznego jajka. Oczywiście tym, którzy tam obchodzą, bo wiadomo, że nie wszyscy obchodzą. No i co, żeby po lanym poniedziałku grypy żadnej nie było, żeby ciepło było. Wzajemnie. Tak. Żegnamy się z wami i do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia.